Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zrobimy dzisiaj raport ze spalania z soboty. Jest godzina w 7:30 i muszę przejechać jakieś 10 km przez Kraków. No ale ruch powinien być znikomy, tak przynajmniej mi się wydaje, w 7:30 rano w sobotę. Silnik oczywiście totalnie zimny. No to ustawiłem sobie trasę 16 minut 10 km. Resetujemy licznik B. 22 na godzinę, średniej prędkości ze 115. Ciut się poprawiło po tym dramacie ostatnim, gdzie miałem 16 na godzinę. No i spalanie 9,2 tylko po mieście. Kasujemy licznik B i jedziemy. No i zaczynamy od 38 litrów po 100 metrach. No póki co pusta droga, kilometr 200, 12,9. Mamy 4 km, średnia prędkość 31 na godzinę. 8,8. I prawie 6 km. 8,9. I po 9 kilometrach 7,8. I jestem na miejscu. 10 km, 34 na godzinę. No, żeby się tak w tygodniu jeździło po Krakowie, to byłoby luks. 7,8 ze startu z zimnego silnika. Okej, moi drodzy, i mamy sobotę wieczór, cały dzień pracy, 18:52, także auto stało wiele godzin, wystygło, no ale skasujemy z ciekawości. Wracam do domu, czyli niemalże ta sama droga, pokazuje mi 11 km. Zobaczymy, jaka będzie średnia prędkość na powrocie, no i czy spalanie będzie podobne. 7,8. Sam jestem ciekawy. Kasujemy. Okej. I ruszamy. No, musiałem ruszyć pod górkę z większym gazem. I zaczynało się od 46 litrów. I kilometr 200, 15 litrów. Cztery kilometry, średnia prędkość 34, 9,7. I po 7 kilometrach 8,3. No
No i jestem pod domem. Dziesięć i pół kilometra, 35 na godzinę, 7,7, czyli niemalże identycznie. Ciut lepiej, no bo ciut wyższa średnia prędkość. Dzięki, trzymajcie się.